końcu się zdarzyło. Na autostradzie zatrzymałem się i przyjechała ekipa. Pan Federico się nazywał, sympatyczny chłopak. No i okazało się, że platforma nie pozwala się wciągnąć kampera na ten samochód, pomoc drogową. No to zaczęliśmy kombinować, co tutaj zrobić. No i Federico, okazało się, że to w ogóle pasek zębaty. No i go wycięliśmy. O, tutaj to widać. Cały czas mechanik na telefonie ja trzymałem, obserwował proces, radził co robić. No i potem pojechaliśmy, ja już o własnych siłach bez tego paska. Trochę to zajęło, to było 10 km do tego warsztatu, ale ponieważ ten pasek chyba napędzał pompę wody czy coś, to silnik mi się tam zaczynał trochę grzać, nie ładowało akumulatora, więc trochę było takich emocji z tym związanych, ale szczęśliwie dotarłem i spałem spokojnie pod warsztatem. Tym pomocnym mechanikiem był w nocy Angelo, którego tu widać. No i teraz chłopaki pracują i wszystko w ich rękach, zobaczymy.